Około 8 km na południowy zachód od Gizy znajduje się w dużej mierze niezbadana piramida, znana ekspertom jako piramida Sawjed el-Ardjan lub piramida Baka. Obszar, na którym obecnie się znajduje, jest strefą wojskową o ograniczonym dostępie od lat 60. XX wieku i od dziesięcioleci nikt nie prowadził tam badań. Niektórzy wątpią, czy zabytek ten jest piramidą lub w ogóle miejscem pochówku. Przez długi czas zakładano to również, prawdopodobnie błędnie, w odniesieniu do słynnych piramid w Gizie. Piramida Baka przypomina od fundamentów Wielką Piramidę w Gizie, a jednak może się okazać, że ta budowla w rzeczywistości jest czymś innym. W tym filmie przyjrzymy się bliżej piramidzie Baka i rzucimy światło na tło ukrycia tej wyjątkowej struktury. Ale zanim zaczniemy, jak zwykle chcielibyśmy zaprosić Cię do aktywnego udziału. Zostaw nam komentarz pod spodem, będziemy wyróżniać najlepsze wypowiedzi naszych subskrybentów, damy Ci serduszko i przypniemy Twój komentarz na górze. Upewnij się, że subskrybujesz nasz kanał, wspomnij o tym w komentarzu, polub wideo i już. Z niecierpliwością czekamy na Waszą dyskusję. Ale na razie cofnijmy się w czasie do momentu, w którym struktura Baka została odkryta po raz pierwszy. Odkrycie piramidy Baka. W XIX wieku europejscy odkrywcy przybyli do Egiptu, by prowadzić wykopaliska i badania. Piramida Baka została po raz pierwszy odkryta w 1839 roku przez brytyjskiego egiptologa Johna Perringa. Perring widział tylko kilka masywnych ścian wystających z piasku i nie mógł być jeszcze świadomy pełnych wymiarów konstrukcji. Szyby piramidy były wypełnione piaskiem. Struktura, która później stała się znana jako piramida Baka lub 13. piramida, została w pełni odkopana, zbadana w latach od 1842 do 1846 przez niemieckiego egiptologa Karla Richarda Lepsiusa. Piramida Baka była następnie intensywnie badana przez włoskiego archeologa Alessandro Bersanti. Jego rysunki, szkice i kopie inskrypcji nadal należą do niewielu ważnych świadectw, jeśli chodzi o rozszyfrowywanie tajemnic tej budowli. Później Bersantiego wsparł francuski egiptolog Alexandre Moret. Dwaj pierwsi odkrywcy byli pewni, że znaleźli fundamenty niedokończonej piramidy. Plan terenu i osobliwe wgłębienie basenu, które wygląda jak sarkofag, pozwoliły na wyciągnięcie takiego wniosku. Większy stos kamieni obok idealnie wyglądającej struktury również sugerował, że gruz był nieprzetworzonym kamieniem lub wykopanym materiałem. Możliwe, że badacze już popełnili tutaj poważny błąd, ale o tym powiemy później. Bersanti pracował na miejscu od 1905 do 1912 roku. Następnie prace zostały przerwane przez I wojnę światową i w końcu przez II wojnę również, po czym piramida Baka początkowo popadła w zapomnienie. Dopiero gdy Hollywood szukało lokalizacji dla monumentalnego eposu W krainie faraonów w latach 50. XX wieku, pozostałości piramidy Baka zwróciły uwagę władz egipskich. Przypominająca szyb konstrukcja okazała się idealna, a do tego znajdowała się na tyle daleko od jakiejkolwiek cywilizacji, że filmowcy mogli kręcić w spokoju. W 1955 roku wszystko ruszyło, a gwiazdy tamtych czasów, takie jak Joan Collins i Jack Hawkins, odegrały barwny dramat skupiony wokół życia faraona Cheopsa. Po tym krótkim rozgłosie piramida Baka upadła po raz kolejny. Przypuszczalnie ludzie filmu i aktorzy byli jednymi z ostatnich osób, które kiedykolwiek widziały tajemniczą piramidę. Wkrótce po zakończeniu zdjęć obszar wokół piramidy Baka został ogłoszony wojskową strefą zamkniętą. Od tego czasu żadna osoba ani naukowiec nie byli w stanie uzyskać dostępu. Wnioski o wyjątki są zazwyczaj odrzucane przez państwo egipskie. W tym miejscu można naturalnie zadać pytanie, dlaczego egipskie wojsko zamknęło obszar wokół ważnego zabytku dla bazy wojskowej. Sama turystyka po sukcesie filmu zapewniłaby tej lokalizacji i piramidzie przypuszczalnie bardzo wielu ciekawskich odwiedzających, a Egipt byłby bogatszy o kolejną atrakcję. Ale w kraju nad Nilem postanowiono szeroko zamknąć obszar wokół piramidy. Ta okoliczność dolała oliwy do ognia wszystkim badaczom, którzy twierdzą, że Baka coś ukrywa. Dziwne odkrycia w piramidzie Baka. Alessandro Bersanti w jednym ze swoich pierwszych raportów entuzjastycznie ogłosił, że odkrył zupełnie nowy obiekt.
chociaż wyraźnie uznał strukturę za nowatorską, nazwał swoje znalezisko niedokończoną piramidą Baka, a nazwa ta utknęła w kręgach naukowych aż do dziś. Barsanti wykonał rysunki, skrupulatnie zmierzył strukturę i zbadał skałę. Ujawniło to proporcje podobne do tych z piramid w Gizie i ponownie dokonano ciągłych porównań. Niemniej jednak nawet wtedy badacze stanęli w obliczu nierozwiązywalnej zagadki. Piramida Baka, podobnie jak piramidy w Gizie, została wyrzeźbiona z taką precyzją, że trudno było sobie wyobrazić, że ludzie mogli to zrobić 5000 lat temu za pomocą prostych narzędzi. Płaskowyż o wymiarach 200 na 200 metrów w głębi nazywano komorą grobową, a owalne naczynie w środku musiało być sarkofagiem. Włoski archeolog znalazł zaschnięte resztki czarnej cieczy w zagłębieniu sarkofagu, który miał około 2 metrów długości, 1,2 szerokości i 1,5 głębokości. Niestety dziś nie wiadomo, czy pobrano próbki warstwy o grubości około 10 cm. Jeśli chodzi o sam sarkofag, badacz zauważył, że kamień został wypolerowany na gładko jak lustro. Francuz Alexandre Morey w swoim oryginalnym francuskim raporcie również pochwalił niezwykłą konstrukcję i dokładnie opisał podziemne korytarze, ich kąty i rozgałęzienia. Dane te były wielokrotnie badane przez ekspertów w ciągu ostatnich 100 lat. Aż do lat 90. powszechnie uważano, że Bikon i piramidy w Gizie były miejscami pochówku, jednak w żadnej z wielkich piramid nigdy nie znaleziono mumii ani przedmiotów pogrzebowych. Istnieje kilka mniejszych piramid w Egipcie, które były miejscami pochówku. Niemniej jednak założenie, że faraonowie byli chowani w piramidach, okazało się błędne. Piramida Djesera na przykład pokazała dość wyraźnie, że nikt nie został pochowany w strukturze w czasach władcy. Znaleziska mumii pochodzą z późniejszych czasów i wydają się nie mieć nic wspólnego z pierwotnym przeznaczeniem budowli. Eksperci się nie zgadzają. Egiptolodzy i historycy, którzy nadal wierzą w teorię grobowca, do dziś debatują nad tym, kto został pochowany w Baka lub czyim grobowcem miała być piramida po jej ukończeniu. Alessandro Barsanti naszkicował w sumie 66 inskrypcji podczas raportów z wykopalisk, ale nie miały one oficjalnego charakteru i zostały sklasyfikowane jako graffiti robotników. Takie napisy zostały odkryte w kilku dużych egipskich budowlach. Graffiti nie brzmiało inaczej 4 czy 5 tysięcy lat temu niż dziś. Byłem tutaj lub byliśmy tutaj. Napisy w Baka można również interpretować w ten czy inny sposób. Wiele egipskich graffiti również bluźniło władcom i wysokim urzędnikom, a badacze często mogli dowiedzieć się więcej o prawdziwych warunkach starożytnego Egiptu niż z pochwał oficjalnych inskrypcji. Ponieważ badacze zawsze mieli na myśli grobowiec, graffiti w Baka zawsze były definiowane w kategoriach pochowanej tam osoby. Oprócz imion mających wskazywać na kolumny robotnicze, istnieją odniesienia do gwiazdy króla o imieniu Nebkare lub też władcy złotej korony. Pomimo wszelkich wysiłków, interpretacje te nie miały do tej pory sensu. Jeśli piramida Baka nie była miejscem pochówku i prawdopodobnie była znacznie starsza niż starożytna kultura egipska, graffiti mogło również pochodzić od późniejszych odwiedzających to miejsce, a nie od robotników, którzy sami ją zbudowali. Czy to była w ogóle piramida? Co uderzające, wokół piramidy nie znaleziono żadnej zewnętrznej struktury, która naprawdę sugerowałaby, że to była piramida. Jedynie szyb w kształcie litery T ma pewne podobieństwo do szybów piramid w Gizie. Alternatywni badacze sugerują, że Barsanti po prostu doszedł do błędnych wniosków. Zobaczył szyb, a obok niego stos kamieni. Dla niego musiało to wyglądać jak niedokończona konstrukcja. Francuz Morey opisał ściany szybu mówiąc: ściany wnęki są po prostu wycięte z wapiennego płaskowyżu. Profile są tak czysto wycięte, jak kawałki masła przecięte naciągniętą nicią. Zauważalne były również ogromne granitowe bloki na podłodze komory, ważące co najmniej 30 ton. Miały one określony kształt i prawdopodobnie, jak domniemany sarkofag, były wykonane z gładko wypolerowanego, różanego granitu. Granit różowy, który pochodził z regionu wokół Tamy w Asuanie, był również używany do budowy piramidy Chufu. Odległość między piramidami a miejscem pochodzenia materiału budowlanego wynosiła ponad 700 km.
Przetransportowanie ton ciężkiego granitu przez piaszczystą glebę pustyni nawet o kilka metrów jest wyczynem, który jest trudny do opanowania przez ludzi bez zaawansowanej technologii. Transport 30-tonowych bloków na odległość ponad 700 km przez pustynię wymaga pewnej technologii. Wielokrotnie spekulowano, że zarówno piramidy w Gizie, jak i piramida Baka nie są egipskimi miejscami pochówku, ale starszymi strukturami, które najprawdopodobniej reprezentowały rodzaj elektrowni. Czy efekt piezoelektryczny potwierdza to założenie? Naukowcy, którzy zastanawiali się, dlaczego do budowy tych konstrukcji użyto różowego granitu, doszli do wniosków bardzo interesujących. Granit różowy ma wyższą zawartość kwarcu, który ma specjalną właściwość elektryczną. Piezoelektryczność występuje, gdy ciśnienie jest przykładane do dwóch stron kryształu kwarcu. Powoduje to powstanie niewielkiego napięcia. Możesz się zastanawiać, co Egipcjanie mogli robić z elektrycznością i gdzie były kable elektryczne. Jak dotąd nie jest jasnym, do czego Egipcjanie mogli ją wykorzystywać. Wiemy jednak o współczesnych badaczach, takich jak Nikola Tesla, którzy uważali, że możliwe jest przesyłanie energii na duże odległości bez kabli. Możliwe, że piramidy były takimi wieżami transmisyjnymi dla energii. Inne teorie sugerują, że piramidy mogły być kiedyś oświetlone. Jeszcze inni widzą w układzie szybów i kątów urządzenie do łączenia energii kosmicznych lub portal komunikacyjny do kosmosu. Co więcej, wokół tych spekulacji wciąż pojawiają się wskazówki, że piramidy są dziedzictwem znacznie starszej kultury i nie zostały zbudowane przez starożytnych Egipcjan. Piramida Baka jest dziś śmietnikiem. Jak wspomniano wcześniej, pozostałości piramidy Baka znajdują się w oznaczonej, ograniczonej strefie wojskowej. Zdjęcia satelitarne pokazują, że ta ważna i niezwykle interesująca struktura została częściowo zasypana. Naoczni świadkowie donoszą, że wojsko wykorzystuje szyb do wyrzucania do niego odpadów. Czasami twierdzi się, że Baka po prostu nie jest tak ważna dla Egipcjan, ponieważ piramida jest uważana za niedokończoną. Inni twierdzą, że struktura została celowo uczyniona niedostępną właśnie dlatego, że w Baka staje się jasne, że struktury te nie były grobowcami. Co o tym wszystkim sądzisz? Czy uważasz, że piramida Baka zasłużyła na taki los i rzeczywiście była niedokończoną strukturą? Czy też inne teorie są dla Ciebie bardziej prawdopodobne? Czekamy na Twoją opinię i komentarz pod spodem. Pamiętaj, aby wspomnieć o subskrypcji, jeśli ją posiadasz, abyśmy mogli też odpowiednio potwierdzić Twój wkład. Dzięki za oglądanie i do następnego razu!